Zakończyło się 8. sympozjum artystyczne imienia Mariana Ruzomskiego organizowane w Zamku w Dzikowie. Udział w nim wzięło 10 wybitnych artystów z całej Polski. Kilkudniowa wizyta w Tarnobrzegu obfitowała w artystyczną twórczość, rozmowy o sztuce i interpretacji. Sympozjum zwieńczył wernisaż dzieł powstałych w trakcie pobytu artystów w naszym mieście. Ja jestem ogromnie szczęśliwy, że te sympozja w ostatnich latach to są nie tylko miejscem spotkań artystów, bo poza malowaniem codziennie prezentowali swoją twórczość. Bardzo zresztą często te dyskusje o sztuce były burzliwe, ale to, co nas ogromnie cieszy, to, że te prace, które powstały, bądź które zostały przywiezione, gotowe, one zostają w naszej kolekcji. To jest sposób na budowanie nowej kolekcji dzikowskiej. Myślę, że jeżeli uda nam się w przyszłym roku stworzyć przestrzeń do stałej ekspozycji, to będziemy mogli podziwiać te kilkadziesiąt prac, jakie powstały w ostatnich 8 latach. Podczas wernisażu artyści zaprezentowali swoje dzieła. Do nowej kolekcji dzikowskiej dołączył m.in. obraz pod tytułem Moja, Twoja, Nasza, autorstwa Uli Dzwonik, artystki ze Zduńskiej Woli. Generalnie myślę, że w sposób taki sztandarowy reprezentuje moją twórczość, która porusza wielowątkowy, bardzo skomplikowany świat wzajemnych relacji międzyludzkich. Jest to praca w technice akrylowej, na papierze. No i cóż, bohaterami moich obrazów są Jedermani, my wszyscy i każdy z nas. To jest mój obraz wykonany na płótnie w technice olejnej. No, może rozpoznawalne o tyle, że jest zastosowana mocniejsza faktura. Obraz jest kontynuacją cyklu, który maluje Inna strona księżyca. Ten ma podtytuł Podążam do gwiazd, parafrazując sentencję zawartą w tym obiekcie, tak? I ja buduję swoje prywatne światy wyobraźni, jakiejś tam drobnej interpretacji natury, przyrody. Obecnie na nową kolekcję dzikowską składa się około 80 obrazów. Przybyłem tu, aby opowiedzieć wam o moim ekscytującym i wspaniałym życiu na Dzikim Zachodzie oraz o niezwykłym człowieku, moim przyjacielu, Winnetou. Przybyłem do Ameryki jako greenhorn, zupełnie niedoświadczony Europejczyk w poszukiwaniu pracy. Początkowo zatrudniłem się jako prywatny nauczyciel w pewnej rodzinie, lecz praca ta nie sprawiała mi żadnej satysfakcji. Dlatego postanowiłem to zmienić. Zawsze drzemał we mnie niespokojny duch, a że całkiem nieźle radziłem sobie w siodle i ze sztucerem, postanowiłem odnaleźć szczęście na Dzikim Zachodzie, na terenach zamieszkałych przez Indian, Komanczów, Apaczów i Kiowów. Pomagałem tam przy budowie kolei. Gdy pewnego dnia po męczącym polowaniu na bizony i pogoni za mustangami wraz z moim wiernym druhem, a zarazem nauczycielem, Samem Hawkinsem, wróciliśmy do obozowiska, przeżyłem jedną z najbardziej przerażających przygód w moim życiu, po której już nikt, nigdy nie śmiał zwać mnie żółtodziobem. Gdy wróciłem po wcześniej ustrzelone bizony, mnie i grupkę moich towarzyszy zaatakował ogromny niedźwiedź grizzly. Rzucił się na jednego z moich ludzi i był rozszarpał nas wszystkich, gdy mój instynkt i wola przetrwania nie dodały mi odwagi. Mając u pasa tylko rewolwery i nóż, dopadłem zwierzę od tyłu i uderzyłem go prosto w łeb. Lecz nie zrobiło to na nim większego wrażenia, a jeszcze bardziej rozsieczyło bestię. Nie zwracając uwagi na to, w jak przerażającej sytuacji się znajduje, od razu sięgnąłem po rewolwer i bach, bach, bach! Wystrzeliłem mu prosto w sam środek łba, czując niemal jego śmierdzący oddech na swej twarzy. Strzały ogłuszyły go na tyle, by zdążył dobyć noża i dokończyć dzieła. Wielka była radość moich współtowarzyszy za uratowanie im skóry. Świadkami mojej walki byli dwa Indianie, wódz Apaczów Inchuchuna wraz z synem oraz ich biały przyjaciel Kleki Petra. Młody Apacz zwrócił się do mnie z podziwem i pogratulował mi świetnej walki z wielkim i groźnym niedźwiedziem grizzly. I tak oto los skrzyżował me drogi z najwierniejszym i najodważniejszym ze znanych mi ludzi.
Winnetu. Był on przystojnym młodym mężczyzną o szlachetnych rysach twarzy. Nosił on charakterystyczną opaskę ze skóry grzelotnika na czele i miał długie, czarne włosy. Miał brązowe oczy, bystre i badawcze spojrzenie. Był świetnym bojownikiem, mistrzem w władaniu wszelką bronią. Sprawiedliwy, rozumny, wierny i rzetelny. Przyszły wódz Apaczów. Zawarliśmy braterstwo krwi, a nasza niezwykła przyjaźń rozwijała się podczas licznych historii, jakie razem przeżywaliśmy. Spisał je niejaki Karol May, niemiecki powieściopisarz. Jeśli tylko zapragniecie towarzyszyć nam w naszych licznych przygodach, poznać dzikie prerie i być świadkami prawdziwego męstwa oraz przyjaźni, koniecznie sięgnijcie po jego dzieła pod tytułem Winnetu oraz Old Shatterhand, których jesteśmy bohaterami. Wierzę, że choć na chwilę przeniesiecie się do krainy bizonów, dzikich mustangów, odważnych Indian i szybkich rewolwerowców. Myślę, nie pożałujecie i obiecuję, że ta książka, ta lektura na zawsze odmieni wasze życie. Prace plenerowe uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie powstały podczas plenerów malarskich w Sandomierzu w połowie czerwca 2022 roku pod kierunkiem malarzy, artystów, nauczycieli Andrzeja Korca i Mirosława Rusinka. Można oglądać w sandomierskim Porcie Kultury. Obrazy bazują na obserwacji z natury, a każda z nich jest efektem jednego dnia pracy w plenerze. Sandomierskie Centrum Kultury zachęca do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji czytania ballad i romansów Adama Mickiewicza. Zgłoszenia pod adresem mailowym kontakt@mbp.naszabiblioteka.com lub telefonicznie pod numerem 15 832 24 10. Tegoroczna odsłona festiwalu to 5 wyjątkowych i różnorodnych gatunkowo koncertów, wśród których każdy słuchacz odnajdzie coś dla siebie. Zaproszeni artyści to znane i lubiane postaci polskiej sceny muzycznej oraz jeden zespół z Nowego Jorku, reprezentujący muzykę big bandową. Szczegóły dotyczące koncertów oraz biletów dostępne są na stronie sck.pl. W ramach 30. jubileuszowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Tarnobrzeg 2022 w najbliższy czwartek kolejny koncert, tym razem u tarnobrzeskich dominikanów. Na organach zagra Mariusz Ryś, a towarzyszyć mu będzie Piotr Kusiewicz, tenor. Super pies Krypto i Superman są nierozłącznymi przyjaciółmi o tych samych supermocach. Ramię w ramię zwalczają przestępczość w Metropolis. Superman razem z resztą Ligi Sprawiedliwości zostaje jednak uprowadzony. Krypto musi przekonać naprędce zebraną grupę zwierzaków ze schroniska do zapanowania nad własnymi, dopiero co odkrytymi mocami i pomocy w uratowaniu superbohaterów. Już wstaję. Dobra, Krypto. Lecimy na spacer. Jak widzicie, mieszkam z Supermanem. Czekaj, usunę ten kąt. Od dziś jestem modny man. Słabe. Mój pies jest super, tylko niezbyt mu idzie w świecie zwykłych psów. Siemanko, co u ciebie, kolego? Zwykły psie? Wczoraj dziabnąłem faceta, co mi źle pachniał. A skąd ten zwol? Z Legionu Zagłady? Z Armii Zoda? Z FedExu. No tak, z Federacji Eksów. Nie wolno im ufać. Pa, pa, pa. Co ten mój pan robi tam tyle czasu? Warner Bros. Pictures przedstawia... Proszę, proszę, miło. Jest i Liga Sprawiedliwości. Supermanie! A co to wpadło? Normalnie wstał. A powinienem leżeć i zdychać tak jakby, nie? Mój przyjaciel ma kłopoty. Sam go z nich nie wyciągnę. My nic nie wiemy o walce ze złem. No ale coś tam potrafimy. Potężny chrup! Nic nie widziałam, nic. Ta jest szybka. U
Muszę kupić nawigację. Ten tutaj niezniszczalny! Nie fair, tylko ja jeden nie mam żadnej supermocy. Każde z was otrzymało wielką moc. I z mocą tą wiąże się wielka odpowiedzialność za lud... Sorki, mówiłeś coś ważnego? Ty ile dziś wyżłupałeś? Rano tak za dwie miski, a po południu bidet odkryłem. I to jest jakiś totalny kosmos. Raz się włączy, woda się nie kończy. DC Liga Super Pets. Oh. Kocie dziecko, złaź z drogi. Aż odpal osłonę kufry. A co to jest osłona? Czterdzieści lat minęło, jak jeden grzech? Państwo Vernier mają co świętować. Taki staż małżeński to nie przelewki i zdaniem ich córek świetna okazja, by zorganizować huczną imprezę, niespodziankę. Seans przedpremierowy odbędzie się w ramach cyklu Kino Kobiet. Bonjour Claude, je vous offre un café? Et non. Comment ça, ce soir? Ben, vous voulez faire Shabbat à la maison? Bon, on l'a fait vendredi dernier. Ah, mais c'est tous les vendredis! Tes coffees arrivent. Ils repartent quand? Oh, il est resté flou, là. Il a dit pour une durée indéterminée. Mais ça, c'est pas du tout flou, ça. Mais non, mais ça y est, immigre! Ils sont vraiment mignons, nos parents. Ils sont mariés depuis combien de temps? Ça fera bientôt... 40 ans, le 18 juin. C'est l'occasion de réunir toute la famille. Comment ça, toute la famille? Vos parents, quoi. Moi, mon père, c'est Noël. Il a trop mal vécu le dîner à Pékin. Je viens d'avoir mes parents, ça fait une heure qu'ils vous attendent. Je suis en face de votre sympathique papa. Et je connais pas ces gens-là. J'ai l'impression qu'on s'est trompé de chinois. Quelle tuile. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est les chinois, ils ont pris notre chambre. On a tiré au sort les chambres, et toi et maman, vous dormez dans la yourte. Quoi? Vachement sympa. Une petite orange? Régalez-vous, elles viennent de Jaffa. On voit bien que vous n'avez jamais goûté celle de Constantine. Shalom. Shalom alaikum. Ils ont tous un problème. Alors, c'est une belle brochette de cas sociaux, ça merci à nos jambes. Hein. Je veux goûter la sauce. Tu t'as regardé? Tu es gras comme un facouché. Femelle sadique. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, Claude? Hejka, tu Roxana Węgiel. Zapraszam wszystkich mniejszych i większych do obejrzenia przepięknej animacji o odwadze i spełnieniu marzeń. Pamiętajmy, że wiara w siebie czyni cuda. Manu, bądź sobą w kinach już od 5 kwietnia. Manu dorasta w kochającej rodzinie, wierząc, że jest mewą. Jednak w trakcie pierwszej lekcji latania okazuje się, że należy do zupełnie innego gatunku skrzydlatych. Odrzucony przez swoje dotychczasowe stado, opuszcza rodzinne gniazdo w poszukiwaniu prawdziwej tożsamości. Seans odbędzie się w ramach cyklu Mój ulubiony bohater filmowy. Podczas wielkiej migracji tylko najodważniejsi mogą poprowadzić stado na południe. Wykluty w nie swoim gnieździe. Dam radę! Start! Idzie jak burza! I piorunem leci w dół. Niedopasowany do stada. Jak to nie może lecieć? Daj mu szansę, to twój syn. Wszyscy chcą, aby Manu opuścił stado. Każdy czasem czuje się jak wyrzutek, ale nie można się poddawać. W końcu odkrył swoją prawdziwą naturę. Czyli mówisz, że jesteś mewą? Bo jestem. A ja jestem strusiem. Spójrz w lustro, ziom. Klata wypłosza, dziób jak wykałaczka, ty jeżykiem jesteś. Dołącz do nas. Nie jestem jednym z was. Jesteś, przekonasz się. I zrozumiał, że trzeba uwierzyć w siebie. Ciachnij, ciacho! Latamy w stadzie! Wszyscy razem! Zawsze! Tak robią jeżyki! I zawsze być sobą. Miała rację, mogę być kim chcę! Mogę zostać przewodnikiem stada! Zmieniłaś mewę w jeżyka! Co to znaczy? Nadchodzi burza! Ale mewy właśnie mają wyruszać na południe! Nie możecie teraz lecieć! Skąd miałbyś to wiedzieć? Instynkt jeżyka. Mam niepokorny stan! Czuję coraz mocniej dzień po dniu! Kiedy moje serce złapie rytm, nie powiem stop, nie powiem stój. Pokażę mewom, na co mnie stać, ale musicie mi pomóc. Świat i śmieje się miliony, Manu. Nie kto inny, nie zawołam pani. Nawet jeśli przyjdzie wiec pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Na
Mozil, Adam Zdrójkowski, Manu, bądź sobą. Wiara w siebie dodaje skrzydeł. Latanie jest przereklamowane! A mu niawiał! Gość, co zrobił Kogel Mogel. W kinach.